Przyjm Boże, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Jesteśmy ślepcami z powodu grzechu, bo nie widzimy dzieł Boga i Jego miłości. Jedynie nawrócenie, pokuta i spowiedź sprawiają, że znów widzimy Boga. Każdy powrót do zdrowia jest powodem do radości. Dziś właśnie w środku Wielkiego Postu mamy niedzielę radości. Niewidomy zobaczył po raz pierwszy każdą rzecz, o jakiej słyszał i jakiej tylko mógł dotknąć. Ale zobaczył coś więcej, co nie było dane wielu ludziom nigdy doświadczyć, bo zobaczył Mesjasza. Zobaczył i uwierzył. Wszystko dokonało się z inicjatywy Jezusa, który przechodził i dostrzegł nie tyle Jego, co Jego cierpienie. Wymownym znakiem jest sposób uzdrowienia, który możemy porównać do stworzenia człowieka z prochu ziemi. Jezus, mieszając ślinę z ziemią, tworzy błoto, które nakłada na oczy. Uzdrawiając tego człowieka, dokonuje nowego stworzenia, bo człowiek ten rozpocznie swe życie na nowo, już nie jako żebrak, ale jako wolny od słabości. Kiedy ma się obmyć w sadzawce, to jakby zanurzał się w wodzie chrzcielnej. A sadzawka nosiła nazwę Siloam, czyli posłany, bo po pierwsze Chrystus został posłany przez Boga, aby czynić nas wolnymi i zdolnymi do tego, aby widzieć. Po drugie, to Jezus wlewa w tego człowieka światło, bo sam jest światłością świata, która rozświetla mroki naszego życia. Wszyscy tego światła potrzebujemy, bo światło jest wiarą. Uzdrowiony właśnie wchodzi na drogę wiary, choć jego początki burzliwie są komentowane. Jak to się stało? Kto to zrobił? Gdzie jest ten, co to uczynił? Zadawano mu szereg pytań, co najmniej jakby popełnił jakąś zbrodnię. Ten, który całe dotychczasowe życie żył w ślepocie fizycznej, dziś spotyka się ze ślepotą faryzeuszy i uczonych, którzy zabarykadowali się przed prawdą, która pokazuje, że Bóg dokonuje rzeczy niemożliwych. Jak bardzo jest nam potrzebne światło Chrystusa, by móc widzieć rzeczywistość w jej prawdziwym wymiarze. Bez światła wiary bylibyśmy praktycznie ślepi. Otrzymaliśmy światło Jezusa i potrzeba, by całe nasze życie było rozświetlone tym światłem. Jest tylko jedna rzecz, która może nas oddalić od światła i radości, którą daje nam Jezus Chrystus. A tą rzeczą jest grzech, chęć życia z dala od światła Pana. Wybierając taką drogę, tracimy światło i pokój. Ślepota jest zamknięciem naprawdę o sobie i życiem w iluzji. Kiedy w niej żyjemy, wytwarzamy obraz wyidealizowany, a tym samym dążymy do pychy. Jezus, otwierając oczy, objawia prawdę. Spójrzmy na sam proces uzdrowienia, który dokonał się w etapach. Splunięcie na ziemię może nas obrzydzić. Po doświadczeniach pandemii tym bardziej wydaje się mało sterylny. Ale zobaczmy, czy gdy się zranimy w palec, nie pchamy go do ust, żeby śliną złagodzić krwotok? Ślina jest czymś osobistym, ale jest także symbolem macierzyństwa. Matka czasem ściera brud z twarzy dziecka, śliniąc palec. Przy matce dziecko się nie boi. I tak też chce czynić Jezus, by dać nam poczucie bycia bezpiecznym i otworzyć oczy. Nałożenie błota przypomina nam wezwanie ze środy popielcowej, że z prochu jesteśmy i w proch się obrócimy. Nasze pogodzenie z ulotnością naszego życia pozwala nam żyć naprawdę. Twardo stąpać po ziemi, a nie żyć w ideałach i iluzjach, które wpędzają nas w chorobę duszy. Chcąc przejrzeć, musimy zanurzyć się w miłości Jezusa. Odnawiając przyrzeczenia chcielne, a właściwie przypominając sobie, kim jesteśmy, na nowo możemy wejść w duchową rzeczywistość i intymną więź z Bogiem. Odnawianie swojej wiary jest jakby aktualizacją sposobu widzenia. Dlatego nawrócenie jest nie jednorazowe, ale musi być ciągłe i systematyczne. Każdego dnia muszę stawać przed Bogiem i prosić, abym przejrzał, by dostrzegać nie tylko samą miłość Ojca, ale także i moich braci i siostry. Tak jak uczynił to Jezus, który przechodząc obok dostrzegł niewidomego. Radujmy się dziś, że Bóg zawsze daje nam przejrzeć na oczy, pozwala zobaczyć nasze grzechy i znaleźć się znowu blisko Niego. Kiedy będziesz się zastanawiać, dlaczego Bóg pozwala na to, by człowiek urodził się ślepy i będziesz szukał sensu cierpienia, to posłuchaj wskazania Jezusa. Zmieńmy punkt widzenia i w chorobie nie szukajmy problemu, ale szansy na Boże działanie. Otóż Pan Jezus po to chce nam pokazać różne nasze zaślepienia, żeby nas z nich uzdrowić. Tutaj same tylko nasze dobre postanowienia nie wystarczą. Dopiero łaska Chrystusa Pana może z naszych zaślepień nas uwolnić.
i może sprawić jeszcze więcej, że w naszym wnętrzu zajaśnieje światłość Boża i że będziemy umieli patrzeć na świat oraz na różne wydarzenia naszego życia naprawdę Bożymi oczami. Z Panem Bogiem.